sobotnim międzywydziałowym turnieju koszykówki o Puchar Dyrektora Huty Miedzi Głogów wszystkie trofea zagarnął oddział Polkowice-Sierszowice. Na Sierpolu pojechał puchar za pierwsze miejsce dla zespołu, tytuł Króla Strzelców i statuetka dla zwycięzcy w konkursie rzutów za 3 punkty. Obydwa indywidualne wyróżnienia zdobył Wojciech Rzeszowski, pracownik działu mierniczego z szybu SG. Spotykamy się raz, dwa razy w tygodniu i trenujemy sobie, gramy, znaczy się na hali. No, recepty nie ma. Jest tu dużo zawodników, którzy kiedyś grali w koszykówkę, zresztą w każdym zespole jest kilku zawodników, którzy kiedyś grali na jakimś tam poziomie. No a że akurat my wygrywamy, no to już tak jakoś wychodzi. No. W meczu finałowym Sierpol pokonał organizatora turnieju, czyli zespół Huty Miedzi Głogów. No już trzeci raz z rzędu z nimi, także ciężko. Wcześniej my żeśmy wygrywali, a oni teraz przejęli, że tak powiem, władzę w tym turnieju. Tak, za miesiąc myślę, że będzie jakiś turniej kolejny, także spróbujemy jeszcze raz. Trzecie miejsce zajął zespół ZG Rudna. Poza tym w turnieju z okazji Dnia Hutnika wzięły udział zespoły ZG Lubin, KGHM Zanam, ZWR oraz Centrali KGHM. Turniej odbył się w gimnazjum nr 2 w Głogowie.